pomysł mi jeszcze wpadł. Jadę na Mazury, lubię łowić ryby. Gdzie umocować wędki? Tak jak tutaj umocowaliśmy tutaj do rolety. W ten sposób umocuję sobie wędki. Nie będą one przeszkadzać, bo patrzyłem, jest jednak za duża odległość, długość. A tu akurat w ten pokrowiec wsadzę dwie wędki. Jutro poszukam jakichś takich uchwytów lub takich gum. No i tyle. Fajnie. Trzeba wygospodarowywać każdy skrawek miejsca w naszym kamperze, żeby było jak najwięcej. Uczymy się minimalizmu, co mi się zaczęło podobać. Jestem ciekaw, jak to się będzie wszystko sprawować, ale już mi się podoba. Postanowiłem wyciągnąć to całe i zweryfikujemy, co tu nie zagrało. Lepiej to zrobić na miejscu, a nie potem denerwować się gdzieś w trasie. Jest sukces. Nic nie kapie. Sprawdzę jeszcze raz. Naleję wody. Pokażę wam, jaki patent zrobiłem, żeby uporządkować kable. Silver tape, szara taśma, cyk, cyk, jest porządek. Witam was serdecznie, mamy nowy dzień. Rano już zamontowany został czujnik gazu. Jest to czujnik na gaz, na czad i na gaz narkoleptyczny. Poczekamy chwilę, aż się uzbroi. Mruga sobie na niebiesko. Tutaj mam taki gaz od kuchenki turystycznej. Wy tego nie widzicie tutaj, ale on zaczyna mrugać wtedy na czerwono. Czyli ogólnie działa. Zobaczymy, czy on sapsie. O, jeszcze głośniej. Sam się wyłączył. Podobno 70 dB to ma. No ale ma spełniać swoją rolę. Myślę, że nie będzie musiał piszczeć. Dobrze by było, żeby żadnych wycieków gazu nie było. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Miałem jechać dzisiaj do Renault z tym zawieszeniem. Boję się troszeczkę, ten amortyzator gdzieś tam mi już wycieka, przecieka. No dzisiaj znalazłem guziki. Mogę opuszczać i regulować tutaj tym zawieszeniem, czyli ono może opadać w dół, podnosić się do góry i on zawsze stoi w poziomie jakby równym. Wiadomo, że teraz tu jest pochyłość, ale nigdy nie jest tak, że tyłek jest niżej lub wyżej. Jest równo zawsze w osi. No, idzie to pompować. Ja na razie tym nie steruję. Dzisiaj zadecydowaliśmy, że kupujemy nową belkę. To było kiedyś w planie w ogóle, że kupujemy nową belkę, taką standardową, jak jest w Masterach, na resorach. Komfortu jazdy już na pewno takiej nie będzie, bo naprawdę tym się jedzie jak dyliżansem. Ale też zlecimy z wagi troszeczkę, więc robimy to, bo mówię, gdzie Renault nie jest w stanie tego naprawić. A gdziekolwiek bym był w Polsce czy za granicą, to już w ogóle kaplica, nie? Więc wymieniamy tą całą belkę. Dzisiaj zadzwonię o 12 godzinie, jak ta belka będzie tam w danym miejscu. Kazali mi dzwonić, to wtedy biorę kolegę i jedziemy po prostu po tą belkę. I w środę będziemy ją mieli wymienianą. Pokażę wam co i jak. Ale no niestety, nasz wyjazd się opóźnia, ale wolę to porobić i mieć święty spokój, a nie, że będę musiał gdzieś tam znów wracać albo coś się będzie robić, bo już chciałem zadecydować ogólnie, że a co będzie, to będzie, mamy asystans dużo wykupione, więc nie ma problemu. Ale po co sobie skracać wakacje? Czekamy na załadunek. No ale to on tam położy całe, bo ja mam tam hamulce dobre, nie? Bo były też robione. Powiem wam, nie jest łatwo. Kompletujemy, brakuje paru rzeczy, ale będziemy to ogarniać. Jutro jest pomysł, jedziemy jeszcze w inne miejsce. No i będziemy chcieli to przełożyć.
ogólnie masakra, przedłuża się nam nasz wyjazd. Jadę zawieźć auto do mechanika. Skompletowaliśmy chyba prawie całe zawieszenie tylne. Zatem dzisiaj zjeździłem się 150 km. Chętnie bym kupił wszystkie te rzeczy nowe, nawet mogłyby kosztować, ale niedostępne, 2 tygodnie czekania za kupimi blachami, a my czasu już nie mamy, więc powiem wam, masakra. Tyle co szrotów dzisiaj odwiedziłem, gdzie auta rozbierają. Taka bzdura, a tyle problemów. My kupiliśmy te chlorynki, ale widzę, że to są całkiem inne, co kupiliśmy, więc nie wiem, użyjemy po prostu te. Tamte są jakby za długie. Zresztą pokażę wam je. No i nic, jadę odwieźć auto. Dzisiaj mamy wtorek, czyli 2 dni opóźnienia od momentu wyjazdu. Jutro będzie się cały dzień robić auto. Na pewno posprawdzamy. Pojeżdżę czwartek, jeszcze ogarnę te tematy, to wszystko, i w piątek mi się wydaje, że już na spokojnie wyjedzie. Jak, Marcinie, zawieszenie? Super? Super igła? No nic, robi się. Masakra. Jaki grzmot. Ile to może ważyć? Co? No to odciążyliśmy buta. Że jak? Zajrzę sobie pod spód. Taka cieniutka belka. Co? Kurczę, pojadę potem na wagę zobaczyć. Bo wiem, ile ważyłem. Ja cię kręcę. Koniec, autko wyjechało, pojeżdżę dzisiaj, potestuję. Obcięliśmy te gumy, tam co wam pokazywałem, żeby był większy komfort. No i ogólnie fajnie, bo wczoraj wieczorem podstawiłem auto. Dzisiaj rano mamy 9 godzinę, jest zrobiona wymiana była całego zawieszenia. No i testujemy. Jadę teraz jeszcze też na wagę. Ogólnie jest 3 tony beze mnie. A więc tak, ważymy na chwilę obecną 3 tony, ale już wparowały różne rzeczy, czyli krzesła, wparował stół, zbiornik wody jest tak jak jest, więc podejrzewam, że różnica jest 100 kg. W sumie 100 kg to dużo, bo ważę ja 90 kg, trzeba też zwrócić wagi. No i spoko, ogólnie 3 tony, ja już jestem, można powiedzieć, prawie spakowany, oprócz rzeczy, nie? Więc fajnie, jeszcze tylko spakujemy łóżko do masażu i pasuje. Odebraliśmy 2 auta już od mechaników, pakujemy się, zawieszenie, jak widzieliście, wymienione i ogólnie jestem szczęśliwy, ciężko było, tyłek spięliśmy, ale udało się. Sprawdziłem dzisiaj, pół dnia pojeździłem z tym zawieszeniem, wszystko jest ok, ABS-y nie świecą. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jak chcecie się dowiedzieć, co dalej, jakie koszty ponieśliśmy w budowie tej karetki, a także ogólnie, jakie zmiany bym poczynił podczas użytkowania już, bo już niektóre elementy gdzieś tam zauważyłem, co i jak. Miłego dnia, łapka w górę i na co dzień uśmiechu wam życzę. Trzymajcie się. Waga idzie, toaleta napełniona do pełna wodą, drugi zbiornik do prysznica zewnętrznego, wkładamy i kompletujemy wszystko. Tak to jest, jak wszystko robimy na ostatnią chwilę. Zobaczcie, ekspres, można powiedzieć, jak ściągniemy kolbę, mieści się, cyk, tak, nie ma problemu. To znaczy, tak, jest problem ogólnie zamknąć, ale bez kolby nie ma problemu. Ale co zobaczyłem? Włączyłem sobie przetwornicę. Przetwornicę mamy 2000 na 1000 W i teraz jest taki problem ogólnie, że ona pika. I tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. I zobaczymy, czy jest w stanie ekspres uciągnąć. A więc grzałki się naładowały. Zobaczcie, teraz jest pochmurnie. A mamy 63 W ładowania. Wszystko jest ok. I zobaczymy, czy ekspres ruszy.
kiepsko. No nic, będziemy musieli używać Areopressu. Trudno. Areopress, kawa też dobra. Troszkę będziemy gotować kawkę po arabsku. Jestem kawoszem. Życie! Nie sprawdziliśmy tego. Podejrzewam, że ten ekspres, który mam w domku holenderskim, on by ogarnął temat, a ten jest za dużej mocy, ale trudno. Nic nie zrobimy. Nie chcę ruszyć, jakby za duże obciążenie było. Sprawdzimy chociaż, czy młynek działa. Widzicie, młynek działa, on ma tylko 600 W, więc ogarnia ten temat. Będziemy robić kawkę z Areopressu. Troszkę jestem załamany, ale kawa będzie tak czy tak. Wyszabrowałem to wszystko, żeby nie zajmowało mi miejsca. Plan jest taki, żeby wszystko ładnie tutaj ułożyć. Ładnie owinę i założę tą obudowę. Kable, nie kable. Rozruchowe, te wszystkie rzeczy, wszystko pójdzie, ja to nazywam, to będzie mój warsztacik samochodowy, tam będzie wszystko, co będziemy mogli naprawiać, reperować. Saperka musi być, nieraz się zakopałem w piasku na plaży, saperka też wpada w to miejsce. Desnica jest przeterminowana o miesiąc. A to nie jest problem, tak czy tak ją wkładam do kampera. Jutro kupimy nową, dodatkową. Jedna gaśnica więcej, to zawsze większe bezpieczeństwo. Bierzemy gazówkę, bo będziemy czasami też smażyć rybki na zewnątrz. W środku nie polecam. Jakby co, zawsze możemy też gotować na zewnątrz. Sprawdza się to. Lampka fotowoltaiczna. Czujnik zmierzchu. Super sprawa, bierzemy ją, zawsze montuję ją na dachu, na wyjazdach, sprawdza się. Nadszedł ten dzień wyjazdu, dzisiaj pospaliśmy sobie, mamy 7:30, pochmurnie, super, fajnie będzie się jechało. Moja żona, tak jak ja wczoraj, ekspresem dzisiaj kazała, sprawdź mi, czy to uciągnie. Podejrzewam, że nie uciągnie, bo to jest dosyć mocna sprawka, ale sprawdzimy. Działa, ale przerywająco. Na siłę. Na siłę da radę. Jest gorąca. O, jak jest mniejsza moc, to działa dłużej. O, albo i nie działa. Impulsowo. Okej. Jest za duża moc. Nie wiem, napiszcie ogólnie, czy możemy tak używać suszarki, bo na pewno ją weźmiemy, a jak nie, to gdzieś po drodze kupimy mniejszej mocy. Kolejne ważenie. 3540. Dobra, weź to pokaż. Podsumowując, 3540, pomimo że belka została wyłożona, jesteśmy zapakowani na full. Ze 160-170 litrów w sumie mamy wody, w butelkach też. Do prysznica te 20 litrów, więc też na spokojnie coś tam po drodze paliwa ubędzie. Luzik. Najważniejsze, że jedziemy. I jesteśmy. Biskupin. Pierwsze miejsce postojowe. Opłata parkingowa 15 zł za tego busa. Na cały dzień. Na cały dzień. A na krócej? Na krócej nie da rady? Nie, to jest jedna cena. A
A gdzieś tu jest parking taki, gdzie bym mógł... To jest po drugiej stronie, ale to mają 20 zł. Ale też na cały dzień, tak? Tak, tak. To dobra, to wjeżdżamy. No nie da się zaoszczędzić, nie da. Cały dzień. Za takiego busa.